Dzień dobry, bonjour. Ja jestem Marta, to jest kanał Ach, ten francuski, a Ty oglądasz właśnie drugi z dwóch filmów, które poświęcimy na omówienie fajnego zagadnienia, którym są czasowniki regularne pierwszej grupy. W tym filmie wytłumaczyliśmy sobie najważniejsze zasady rządzące jej członkami, a dzisiaj mam dla Ciebie 23 czasowniki tej grupy, 23 zdania, czasowniki na każdą literę, prawie każdą, francuskiego alfabetu. Zatem usiądź wygodnie, weź coś dobrego do picia i zaczynamy drugą lekcję. Zanim przejdziemy do filmu, małe przypomnienie tego, co dzieje się z czasownikami pierwszej grupy w ich odmianie. Na ekranie widzisz zestaw końcówek, które trzeba doczepić do czasownika po odcięciu od niego końcówki bez okolicznika er. Zwracam uwagę i przypominam, że końcówki, które są zaznaczone tutaj na różowo, w wymowie nie są wymawiane. Ok? Także te czasowniki są dość krótkie i bardzo regularne, przyjemne w obsłudze. Dzisiejszy film zbudowany jest na takiej zasadzie, że podaję Ci przykład czasownika w bezokoliczniku, za chwilę oczywiście jego polskie tłumaczenie, a później osadzamy go sobie w kontekście odmieniony do odpowiedniej osoby, naturalnie z polskim tłumaczeniem. Jedziemy, on y va. Pierwszy czasownik na dziś to czasownik adorer, czyli uwielbiać. I najważniejsze wyrażenie z nim związane to wyrażenie j'adore, czyli uwielbiam. We francuskim osoba ja, czyli je przy czasowniku, kończy się na e, a to e w spotkaniu z inną samogłoską chowa się za apostrof, to jest takie nieśmiałe e, żeby wyszło nam zgrabne wyrażenie j'adore. I odczytamy po francusku jak je. Drugi czasownik to czasownik, który bardzo lubię. Bailler oznacza ziewać. Pourquoi tu bailles? Pourquoi tu bailles? Pourquoi to bardzo praktyczne słowo pytające, oznacza dlaczego. Bailler, końcówka es, zgodnie z naszym schematem, nie wymawia się. Czasownik caché to czasownik zupełnie wyjątkowy. Ma w sobie dwie spółgłoski C, z których żadnej nie czytamy jak C. Pierwszą przed A czytamy jak K, K, a druga w połączeniu z H daje nam bardzo charakterystyczne, szeleszczące sz. Caché, chować. Papa cache les cadeaux de Noël. Papa cache les cadeaux de Noël. Tata chowa gwiazdkowe prezenty. Cache to bardzo przydatne sformułowanie, bo gra w chowanego, w którą dzieci się bawią, to cache-cache. Mała przerwa na szybkie info. Jeśli podoba Ci się taki sposób nauki francuskiego, to spodoba Ci się mój kurs online Francuski Start. Tutaj i w opisie masz link do strony, na której o kursie przeczytasz więcej. Znajdziesz tam pełen spis treści, opinie o kursie, a także pełną darmową lekcję do pobrania z filmem, zadaniami i ćwiczeniami, którą możesz zrobić sobie jeszcze dziś. Czekamy tylko na Ciebie. Lecimy dalej. Czwarty czasownik to czasownik danser, czyli tańczyć. Uwaga, we francuskim zapisujemy go przez S, a nie przez C. J'adore cette chanson. On danse? Uwielbiam tę piosenkę. Zatańczymy? Na uwagę zasługuje tutaj wyjątkowa osoba. On to we francuskim taka osoba bezosobowa. To nie on, bo on to il. On to jest takie się. Się tańczy, się skacze, się pływa i tak dalej. Czasownik omny zapamiętaj sobie bardzo dobrze, bo on, zauważyłam, potrafi się zapominać. Omny oznacza zabierać kogoś ze sobą, zaprowadzać kogoś gdzieś. Tu m'emmènes avec toi? Tu m'emmènes avec toi? Zabierzesz mnie ze sobą? ES oczywiście z czasownika nie wymawiamy. Flipper to czasownik, który bardzo lubię. To jest bardzo potoczny synonim zwrotu avoir peur, czyli bać się. Flipper to tak bać się na maksa, szaleć ze strachu. Oh là là, je flippe. Oh là là, je flippe.
O kurczę, ojej, boję się. Czasownik, który nam jednoznacznie kojarzy się z gotowymi daniami dla dzieci, apetycznymi zupkami, Francuzom kojarzy się nieco mniej apetycznie, bo żerby to puszczać pawia, wymiotować, jechać do Rygi, jak się chce. Fais gaffe, elle gerbe. Uważaj, ona wymiotuje. Fais gaffe to jest taki też zwrot do zapamiętania. Fais gaffe, elle gerbe. Czasownik halluciné to kolejny czasownik, który mocno przydaje się w codziennym życiu, bo to znaczy nie dowierzać w to, co się dzieje. Mais non, j'hallucine. Możemy powiedzieć wtedy, kiedy sytuacja wydaje nam się tak absurdalna, tak zła, tak niewiarygodna, że już nie wiemy sami, co o tym myśleć. Mais non, j'hallucine. Zwracam uwagę, że przed H nasza osoba je też skróci się do J z apostrofem, bo H jest we francuskim literą niemą. Illuminer to rozświetlać, rozpromieniać i jest taki ładny zwrot tu illumines mes journées. Tu illumines mes journées. Rozświetlasz moje dni, sprawiasz, że czuję się lepiej. Czasownik jeûner bardzo przydaje się w okolicy świąt i wszystkich okazji, w których zajadamy sobie pyszne rzeczy, bo jeûner to pościć, przechodzić jakby na dietę, nie jeść. Après Noël, je jeûne. Après Noël, je jeûne. Jeûne. Tak to wymawiamy. Kiffer to kolejny zwrot, bardzo mocno potoczny. Jest synonimem naszego pierwszego czasownika, czyli adorer, uwielbiać. Je kiffe trop. Je kiffe trop. Czyli dosłownie uwielbiam, uwielbiam to. Je kiffe trop. Kiffer jest jednym z nielicznych czasowników we francuskim, które zaczynają się na K. Przechodzimy do kolejnego na naszej liście. To czasownik loucher, czyli zezować. Loucher, loucher. Ce garçon louche un peu. Ten chłopak, ten chłopiec trochę zezuje. Un peu to trochę. Ce garçon louche un peu. Lecimy dalej. Czasownik fenomen, który absolutnie trzeba znać. Manquer to tęsknić, brakować. I zdanie hit z wykorzystaniem tego czasownika. Tu me manques. Tu me manques. Tęsknię za tobą. Dosłownie ty mi brakujesz. We francuskim ten czasownik jest czynny. Akcja brakowania jest tutaj akcją wykonywaną przez tę osobę, za którą tęsknimy. To absolutnie wyjątkowy zwrot. Przechodzimy do czasownika przydatnego na zakupach. Négocier to negocjować. Jeśli w czasowniku będzie miał końcówkę, której się nie wymawia, skończymy wymawianie tego czasownika na i. Nie ma się tutaj co tego bać. To jest forma il négocie. Il négocie le prix. Nie wymawiamy absolutnie pod żadnym pozorem końcówki ENT, chociaż będzie nas kusiło. Drugi czasownik z tej serii to czasownik oublier, zapominać. Też w odmianie przed końcówką, którą tam sobie w ramach robótek ręcznych dokleimy, mamy samogłoskę i j'oublie tout. Wszystko zapominam. J'oublie. Krótko. Nie ma tam żadnego e na końcu. J'oublie tout. Czasownik bardzo sympatyczny, przydatny, z pięknym sz szeleszczącym. Piocher to wyszukiwać, szperać. Jeśli ktoś zawsze ma na sobie jakieś fajne ciuchy, możemy mu powiedzieć, albo jej powiedzieć: o, tu pioches toujours des vêtements super. Tu pioches toujours des vêtements super. Czyli zawsze wyszukasz jakieś fajne ciuchy. Jak ty to robisz? Quitter to czasownik odchodzić. Możemy użyć go w zdaniu i powiedzieć: je te quitte. Odchodzę od ciebie. Opuszczam cię. Quitter to odchodzić, opuszczać. Je te quitte. Króciutko też bez końcówki. O, râler przydaje się wtedy, kiedy długo zimno albo długie noce. Wtedy, kiedy mamy ochotę sobie na coś ponarzekać. I ktoś może powiedzieć: bah, arrête de râler. Przestań narzekać, przestań się skarżyć. Arrête de râler. Arrêter jest też czasownikiem pierwszej grupy.
bardzo przydatnym, jak dodamy sobie po tym e, nad którym stoi daszek s i byśmy czytali coś w stylu arrest, to wyjdzie nam areszt albo coś podobnego do aresztu, prawda? Bo źródło tych słów jest jedno, zatrzymywać kogoś w areszcie, kończyć jego wolność, skończ już narzekać. Aret, dwa te słowa łączą się ze sobą w fenomenalnych konfiguracjach, bardzo to lubię. Czasownik sursauter to podskakiwać. Podskakuję zawsze jakby z takiego strachu, szoku, jak słyszę twój dzwonek telefonu. Je sursaute toujours quand ton téléphone sonne. Zawsze podskakuję. Je sursaute toujours. Sony o dzwonieniu telefonu też jest czasownikiem pierwszej grupy, jak coś. Trinquer przydaje się wtedy, kiedy trzeba wznieść toast na urodziny, nowy rok. Trinquer to wznosić toast. Allez, on trinque, chin. Jak chcemy się stuknąć kieliszkami, to we Francji śmiało mówimy chin. Allez, on trinque. Utilizer wygląda groźnie, kojarzy nam się z jakimś utylizowaniem odpadów, a to bardzo codzienny czasownik, który oznacza po prostu używać. Używasz zbyt ciemnego podkładu, sorry. Źle to wygląda na przykład. Tu utilises un fond de teint trop foncé. Tu utilises un fond de teint trop foncé. Ciemny to foncé. Przedostatni czasownik na dzisiaj to czasownik voyager, który od razu kojarzyć sobie proszę z piosenką Desireless Voyage Voyage. Je voyage trop peu, faut que ça change. Możemy mieć takie postanowienie, kiedy mamy ochotę na więcej podróży. Je voyage trop peu, faut que ça change. To musi się zmienić, bo za mało podróżuję. I ostatni na naszej liście czasownik zozoty, czyli se plenić. Zozoty. Nie ma dużo czasowników na Z we francuskim. Wybrałam ten, bo jest taki dość sympatyczny i charakterystyczny. Przykład zdania i tłumaczenie polskie. La cousine Joséphine zozote un peu. Je ne comprends pas ce qu'elle dit. La cousine Joséphine zozote un peu. Je ne comprends pas ce qu'elle dit. Nie rozumiem, co ona mówi. Super! A to jeszcze nie wszystko, bo jak zapiszesz się na mój newsletter, czyli na Bagetter, na ach ten francuski łamany na newsletter, to dam Ci hasło do specjalnej strony, która nazywa się PD Fondue, tak jak ten parujący, syrowy przysmak i możesz wyłowić sobie z niego dodatkowy PDF z ćwiczeniami do tej lekcji, żeby prześledzić, jak te czasowniki zachowują się w całej odmianie, poćwiczyć, powymawiać, słowem warto. Mam nadzieję, że ta lekcja francuskiego Ci się przydała i podobała. Chyba widzisz teraz, że czasowniki pierwszej grupy to takie łatwe w uprawie i utrzymaniu roślinki, które z powodzeniem ozdobią Twój francuski językowy pokój. Jeśli Ci się podobało, zostaw subskrypcję i wracaj po więcej. My widzimy się w kolejnych filmach i do zobaczenia. A très, très bientôt!